dochodzimy do miejsca, gdzie jest mój rów, taki wąwóz. Zobaczcie tutaj. Podejdę może bliżej. Dzisiaj będziemy patrzeć za, przepraszam, piestrzenicą kosztandowatą w tym rowie. Bardziej na obrzeżach tego rowu. To jest miejsce, gdzie co roku jej bardzo dużo rośnie. W tamtym roku to był 11 marzec, jak pierwsze owocniki pokazałem. A w tym roku raz, że pogody nie było, a dwa, no potem miałem kilka innych zajęć. Oraz się teraz jeszcze rozchorowałem. To jest najwcześniejszy termin, kiedy mogę to zbadać ten teren. Dobra, przechodzimy do szukania. No, to już mogę wam powiedzieć, że wypad się udał. Możecie zobaczyć, może ktoś widzi z bliżej troszkę. Ciężko wypatrzeć, ale uceluję na sam środek ekranu, żebyście zobaczyli, jak te maluszki można zobaczyć. Myślę, że widać. Zobaczcie. Podejdziemy bliżej. Zobaczcie. Trzy owocniki widzę przynajmniej. O. Już ustawimy ostrość. O. Pierwsze małe piestrzenice kasztanowate. Grzybki trujące, ale wiosenne grzybki, co mówi nam o tym, że jest już wiosna grubą, pełną parą. Tu mamy dwa owocniki, one, ja może na końcu tego filmu dokleję film z taką dojrzałą piestrzenicą kasztanowatą, żeby było można zobaczyć, jak ona wygląda. Teraz zobaczcie, 24 marzec. Są takie, czyli według mnie ten rok jest opóźniony o jakieś 13, no powiedzmy to 14 dni, bo tamte piestrzenice mi się wydawało, że były troszkę większe, czyli 2 tygodnie minimum jest przesunięcia w czasie względem zeszłego roku. Zobaczcie, tutaj wam jeszcze pokażę jeden owocnik. Czyli piestrzenice już pierwsze są, mamy, no to już jest jakiś progres w tym naszym wiosennych poszukiwaniach, w tych naszych. Przepraszam, ten mój głos jest zmieniony, ale tak jak mówię, jestem lekko jeszcze na końcówce mojej choroby, już myślę, że będzie lepiej. Dobra, idziemy poszukać czegoś jeszcze, jakichś nowych owocników. I kolejny owocnik piestrzenicy kasztanowatej. Jako ciekawostkę powiem, że w tym samym lesie, ale jesienią, znajduję piestrzenicę infułowatą. Też w zeszłym roku w licznych ilościach. Dokładnie może nie w tym rowie, ale to jest ten sam las. Także zobaczcie, jak bogato piestrzenice. Jedynej piestrzenicy, której nie udało mi się trafić w Jaworznie, jest to piestrzenica olbrzymia, z którą raz miałem tylko styczność na Słowacji, a w Polsce nie. No ale wszystko przede mną. Dobra, idziemy szukać jeszcze jakichś owocników.